Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO i od razu informuję, ten odcinek nie jest dla wszystkich, tylko dla tych, którzy się mocno interesują tym, co się zmieniło w Pokémon GO, czyli dokładnie o rebalansie CP, HP i defensywy. W tym odcinku również wam przybliżę niektóre opcje, które są zawarte w Excelu. Także zarazem informacje odnośnie Pokémon GO, jak i też kilka informacji odnośnie tego, jak posługiwać się w Excelu. Takie łopatologiczne sprawy. Zaczynajmy! Wczoraj zrobiłem live'a i tak się spodziewałem, coś się zmieniło w Pokémon GO. Przez 5 minut mieliśmy podgląd tego, jak zmieniło się CP, HP i defensywa na niektórych Pokémonach. Na większości, bo dotyczy ten wzór każdego Pokémona. Jak widzicie na ekranie, w tej chwili mamy Excela, na którym mamy wszystkie zmiany, jeśli chodzi o każdego Pokémona. Mamy listę, gdzie pokazany jest atak, defensywa i HP każdego Pokémona. Atak się nie zmienił, bo wzór się nie zmienił wobec ataku, tylko defensywa i HP. Jak widzimy, wszystkie Pokémony są uszeregowane od pierwszego numeru do ostatniego, które są oczywiście w Pokémon GO, wraz z tymi, które nie zostały jeszcze wypuszczone, czyli Kakleon, Shedinja i inne. Jednak skupmy się na tych, które aktualnie są. Jak widzimy, wszystko jest po kolei, ale nie wobec informacji, które nas interesują. Więc zaznaczamy całą listę aż do numeru 430. Jeden w naszym skoroszycie, bo akurat pierwsza linijka dotyczy informacji o Pokémonach. I tutaj dajemy sobie sortuj i filtruj, niestandardowe. I chcemy zobaczyć, jak zmieniło się HP na niektórych Pokémonach. Dokładnie na wszystkich. Więc wybieramy kolumnę D według wartości. Od najmniejszej do największej. I możemy zauważyć, że tutaj mamy podgląd, jak straciła Blissey, Chansey swoje HP, jak i defensywę. Te dwa Pokémony straciły najbardziej, bo w obu przypadkach, jak i defensywa, tak i HP spadła w dół. Pozostałe Pokémony nie straciły aż tak bardzo, a nawet zyskały na HP. Inna sytuacja jest jednak przy defensywie. I pozwolę sobie tutaj też przeglądnąć, jaki był wzór wcześniejszy na HP i na defensywę. Wcześniej HP było mnożone przez 2, a teraz wzór wygląda następująco. HP statystyczne z gier normalnych, czyli tych z Alpha Sapphire, Ruby, Pearl, Diamond, Platinum itd. A teraz nowy wzór jest HP statystyczne z tamtych gier razy 1,75 plus 50. Taki jest aktualny wzór na HP. Defensywa jest bardziej skomplikowana. Pozwólcie, że nie będę tutaj przybliżał jej aż tak bardzo. I przejdźmy bezpośrednio do naszego scoresheetu, gdzie możemy uzyskać poprzez wpisanie w kolumnę równa się w nawiasie, tutaj będzie kolumna D2, bo w kolumnie numer 2, dokładnie w wierszu numer 2 jest pierwsza wartość i tutaj jeżeli odejmiemy to będzie plus, więc musimy tutaj dodać. Jak sami wiemy, minus i minus daje plus w matematyce. Więc musimy dodać tutaj tą wartość do C1. C2. I wartość sumaryczna strat, jaką otrzymała Blissey, jest minus 74 na obu statystykach. Jeśli jednak chcemy nie wykorzystywać tego kodu przy każdym Pokémonie, czyli 429 razy, więc po prostu zaznaczamy sam krawędź wiersza i przesuwamy do samego dołu, przytrzymując przycisk. 430 na końcu Shedinja. I wszystkie wartości są uzupełnione. Jak widzimy na samym dole, największy zysk, jeśli chodzi o HP i defensywę w kumulacji, zyskała Shedinja, która aktualnie nie występuje jeszcze w grze. Następnie jest alański Diglett, normalny Diglett, Diglett. Nie wiem w ogóle po co jest spisywane tutaj podwójny Diglett, ale mniejsza o to. Takie wartości są z Gimpressa. Także najlepiej zyskał tutaj Diglett, następnie Duskull, Feebas, Shackle, Pichu, Magikarp, Ralts, Magnemite, Abra, Rattata Alolańska, Rattata Normalna, Meditate, Nosepass, Nincada itd. itd. Wszystkie Pokémony na stage'u pierwszym, czyli bez ewolucji. Sprawdźmy jednak na samą górę, jak to wygląda. Straty. Odnośnie HP. Najwyższa Blissey i Chansey. Następnie Wobbuffet na plusie. 7 tutaj.
Sprawdźmy jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o straty ogólne, więc zaznaczamy jeszcze raz całą listę, 431, sortujemy niestandardowo wobec kolumny E wartości. I w tej chwili widzimy, jakie pokemony straciły najbardziej. Ze wszystkich, kumulując oczywiście HP i defensywę. Blissey, Chansey, Steelix, Cloyster, Aggron, Regirock, Regice, Onix, Rhydon, Snorlax, Ho-Oh, Leiron, Slaking, Relicant, Fortress, Tangela, Donphan, Golem, Mantine, Skarmory, Kyogre. Kyogre widocznie najmniej ze wszystkich. Grabon i Rhydon praktycznie bez zmian. A pozostaje tylko na plusie. I teraz interesuje nas bardziej kolumna, dokładnie pokemony, które najbardziej interesują, czyli ten, który używamy najczęściej. Przypuśćmy, Ctrl F, wpisujemy Deoxys i Deoxys zyskał 37 HP. Bez strat na defensywie, tylko zyskał 37. Każda jego forma na HP zyskała. Bezwzględnie. Także aktualnie, jak widzieliśmy wczoraj na live, sparapowałem Deoxysa do prawie maksymalnego levela i aktualnie może sięgnąć wartości CP ponad 3000. Także jest to już zawodnik godny uwagi, jeśli chodzi o typ psychiczny, bo wytrzyma kilka ataków, może nie charge, ale na pewno kilka ataków zwykłych i zada potężne obrażenia. Także tutaj poleca się go używać. Następnie sprawdzimy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nasze legendy. Jednak tutaj pozwolę sobie wrócić do standardowego przykładu listy, cofając oczywiście każdą zmianę. Blissey, wzór, Bulbasaur. Tak jest. Biorąc pod uwagę również te pokemony, które się powielają. Ale pomijmy to. Interesuje nas tutaj, przypuśćmy, Raikou. Raikou stracił na defensywie, zyskał na HP. Także tutaj będzie u niego mega progres, jeśli chodzi o wytrzymałość na rajdach. Następny, Machamp. Wiem, że mega dużo zyskał. Machamp stracił tylko 3 defensywy, zyskał 27 na HP, co aktualnie daje mu na setce wartość CP powyżej 3000, co widzieliśmy na live wczoraj. Następnie możemy dalej uszeregować sobie wszystkie pokemony względem HP i poszukać tych pokemonów, które są na stage'u trzecim, znaczy drugim, na stage'u drugim względem wszystkich pokemonów. Wobec wartości kolumny D jak najbardziej. I sprawdzamy najwyższe wartości i szukamy pierwszego pokemona, który jest na stage'u drugim. Ewentualnie pierwszym również. Dusclops. Jak widzimy tutaj, Dusclopsa zyskał bez strat 40 HP. I teraz pozwolę sobie zaznaczyć wszystkie pokemony, żeby sprawdzić, jak wygląda zestawienie, jeśli chodzi o defensywę. Bo jeżeli uwzględnimy tutaj przeliczanie defensywy od najwyższej do najmniejszej, to zobaczymy pokemony, które zyskały tylko bez strat na defensywie. Sortowanie niestandardowe wobec kolumny C. Cloyster stracił najwięcej. Steelix, Blissey, Aggron, Onix, Chansey, Regirock, Regice, Leiron, Fortress, Tangela straciła dużo defensywy. Rhydon, Shellder, Mantine, Skarmory. Ale na samym dole zobaczymy pokemony, które straciły najmniej, czyli wcale. Alolańskie, niektóre pokemony, jak widzimy, Castform, Deoxys, Jirachi, którego jeszcze nie ma, Rayquaza zyskał tylko, Registeel zyskał HP, Salamence, Welrein, z tych kolejnych form ciekawych, Absol, Dusclops, Anorith, znaczy to jest już pierwsza forma, więc to się nie liczy, Cacturne, Flygon, oczywiście tutaj uwzględnione jest HP na plusie, tym bardziej, że ten Pokémon ma trzykrotnie odporny jest na ataki elektryczne. Także tutaj nawet dobra zmiana. Następnie
Sharpedo, Hariyama, Swampert zyskał, to jest bardzo dobry progres, jeśli chodzi o niego. Blaziken, Celebi również, Suicune, Kingdra. Pominęliśmy tutaj Pokemon, jakim jest Tyranitar, bo niego też zabiegamy. Stracił tylko 5 defensywy, zyskał 25 HP. Także z tego co pamiętam, on miał wartość CP chyba 4000 albo nie, 3800 na setce. Coś takiego było, pamiętam. Jakiego Pokemona jeszcze możemy sprawdzić? Z tych takich mega ciekawych. Machampa sprawdzaliśmy. Golem. Zyskał 30 HP, stracił na defensywie. Powiedzmy, że jest ok. Ale mimo wszystko w kumulacji jest strata. Jeszcze był Alakazam. 36 na HP zysku, defensywy 27. U niego jest to ok, bo defensywę miał wysoką, a HP bardzo niskie. Więc tutaj bardzo dobra zmiana. Bardzo dobra. Kolejnym jest Gengar. Pamiętam, że on zyskał dużo. 35 HP, mniej defensywy. Tak samo jak Alakazam, bo są dwie bomby. Dwie bomby obrażeniowe i obydwa Pokemony zyskały na tej zmianie. Także tutaj obydwa Pokemony będą super, jeśli chodzi o zmianę w przyszłych walkach. Będzie tutaj można je bardziej wykorzystywać. Brelum Pokemon walczący, tym bardziej, że ma fajne odporności. Też jest tutaj ciekawym Pokemonem. Zyskał tutaj dużo, defensywy mało stracił. Executor. Zyskał na HP, stracił na defensywie. Także też będzie tutaj mega, jeśli chodzi o jego zmiany. Z tego co pamiętamy, również Charizard mega dużo zyskał. Charizard 30 HP stracił tylko 3 defensywy. Z tego co pamiętam, Venusaur stracił najwięcej, bo 9 punktów defensywy, HP tyle samo. A Blastoise jest na takim samym stopniu jak na przypadku naszego Charizarda. Nawet widzimy jeden po drugim. Venusaur. 30 HP, czyli tak jak pozostali, i 9 na defensywie. Sceptile. Zyskał dużo HP, ale też nieznacząco defensywy. Także tutaj można tutaj się nim posługiwać wielokrotnie, bo jest, po prostu zyskał. Jest to Pokémon, który jest jednym z najlepszych Pokémonów trawiastych. Zaraz obok Venusaura, przy oczywiście ataku Frenzy Plant, jak i też obok naszego Executora. Jakie Pokémony jeszcze tutaj mogą nas zaciekawić? Wiem. Pokémony, które sygnowane są naszymi grupami, w sensie teamami. I tutaj mamy Articuno, który stracił najwięcej. 27 HP zyskał, 13 defensywy. Stracił. Zapdos. 3 defensywy stracił, zyskał 27. I mamy Moltresa. 27 i 3 defensywy, czyli tak samo jak Zapdos. Zaraz jeden po drugim. Dragonite. Praktycznie tak samo, jak w przypadku tych legend naszych. Ampharos. To samo. Jest mnóstwo zmian i prawdopodobnie cała lista Pokemonów, które wykorzystywaliśmy do kontr, może się nie zmienić, jeśli chodzi o Pokemony. Tyle, że ich przydatność, jeśli chodzi o HP, może się zmienić. Czyli w przypadku Gengara, jeśli chodzi o wytrzymałość, będzie on mógł wyprzedzić i też zadać więcej obrażeń, jeśli chodzi, przypuśćmy, o, dajmy na to, innego Pokemona, Tyranitara. Dajmy na to. I teraz możecie zapytać, czy przypadkiem Gengar w tej chwili w teamie dwóch osób nie będzie mógł pokonać naszego Tyranitara. Raczej nie, bo nie ma podwójnej skuteczności naszego ataku, znaczy typu mrocznego, a typ walczący Machamp ma wciąż. Atak mu się zmienił, więc też oczywiście tutaj rekordy nie będą pobijane, jeśli chodzi o czas, tylko o wytrzymałość. Tym bardziej, że większość tutaj rekordów padały na Pokemona, które były sparowane do levela 40, więc... I setki oczywiście, więc tu nie będzie dużych zmian. Praktycznie żadnych. Także tak wygląda zestawienie Pokemonów, jeśli chodzi o ich zmiany w CP. Niektóre będą nas cieszyć, a niektóre nie. Czyli w środku Machamp, dajmy na to Tyranitar, a w przeciwnym kierunku, jeśli chodzi o Blissey lub Chansey, które mega straciły. Czy tak dużo? Na pewno będzie dalej kłopot z nimi, jeśli chodzi o gymy. Będą to najlepsze Pokémony defensywne, jak i też z wartością HP najwyższą na gymach, ale już będzie je łatwiej zbić. Bezproblemowo.
Oczywiście skoroszyt daję wam do przeglądu w opisie tego odcinka. Zachęcam do przeglądnięcia sobie całej listy, jeśli chodzi o wszystkie Pokémony. A z mojej strony to ma tyle, dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym materiale. Prawdopodobnie, który wyjdzie jeszcze dzisiaj, ewentualnie jutro. Obstawiam, że jutro. Tak, żeby przygotować się wobec wszystkiego, co was interesuje, jeśli chodzi o Community Day. O wartości naszego ataku, jakim jest Meteor Mash na naszym Metagrossie, który również zyskał na naszej liście. Metagross. 30 na HP, 19 na defensywie. Mimo wszystko, więcej HP, to znaczy lepiej. Zawsze. Także pokrótce, dziękuję za uwagę, zachęcam do lajkowania, strzel tego lajka, jeśli ci się podobał materiał i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Heja! So sick of the corruption.